Wiceprezydentom Karolowi Semikowi i Konradowi Frysztakowi chodzi o tę wypowiedź posła Andrzeja Kosztowniaka z czwartkowej porannej rozmowy Radia Rekord i telewizji Dami. Czy to jest już początek kampanii parlamentarnej? Wydaje się, że w wydaniu Platformy Obywatelskiej w Radomiu jest to początek kampanii parlamentarnej za publiczne pieniądze. I myślę, że to będzie pierwszy taki negatywny syndrom tej kampanii. Mhm. Jeżeli to, co, o czym pan mówi, nie mam powodu z drugiej strony, mam żeby nie zdjęcie, wierzyć, ale... jestem w stanie okazać. Okej, to moim zdaniem jest to przekroczenie kolejnej granicy. W czwartek obaj wiceprezydenci poinformowali, że oczekują przeprosin od posła Andrzeja Kosztowniaka. Panie pośle, te autobusy, które wyklejone są wizerunkiem pana Karola Semika i moim, zostały sfinansowane z naszych prywatnych pieniędzy. Pan tego nie sprawdził, pan nie dołożył należytej staranności w weryfikacji tego, co pan skomentował, dlatego chcemy, aby pan zarówno pana prezydenta Semika, jak i mnie przeprosił mieszkańców. W piątek poseł Andrzej Kosztowniak odniósł się do oczekiwań zastępców prezydenta Radomia. Moja wypowiedź cała była w trybie warunkowym. Jeżeli prześledzi pan wiceprezydent tą wypowiedź, wielokrotnie mówiłem jeżeli i wydaje się, bo trudno uwierzyć w tego typu historie. Niemniej jednak, jeżeli jakikolwiek radomianin się moją wypowiedzią poczuł dotknięty, nie tylko zresztą tą, to bardzo serdecznie przepraszam. Poseł Andrzej Kosztowniak skomentował także stan inwestycji realizowanych w Radomiu. Jeżeli mamy to, jak już przepraszać za takie czy inne dokonania pana prezydenta, czy słowa pana wiceprezydenta Frysztaka, no myślę, że pomnik, który pozostanie, a więc kamienica Deskurów, która od ponad roku powinna być skończona i wiele jeszcze innych inwestycji, no też jest najlepszym komentarzem co do tego, w jaki sposób przez te 5 lat były prowadzone w Radomiu inwestycje. I myślę, że pan prezydent Konrad Frysztak powinien wyciągać wnioski, a nie powinien się w takiej sytuacji obrażać. Banery z wizerunkami wiceprezydentów Semika i Frysztaka zostały umieszczone na autobusach jednego z prywatnych przewoźników, który świadczy usługi przewozowe na kilku liniach komunikacji miejskiej. Nie są to autobusy spółki miejskie, przedsiębiorstwo komunikacji.